jeszcze jeden druk z odstąpieniem od drugiego czytania. Przypomnę, chodzi o zmianę uchwały nr 63, ale 912, dotyczącą zmiany w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa, projekt prezydenta, druk nr 1149. Stwierdzam, że wpłynęło prawidłowy wniosek 18 radnych o odstąpienie od drugiego czytania. Zatem będziemy głosować ten wniosek. Kto z Państwa jest głosem za, czy z głosem przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, a zatem proszę o głosowanie za tym, aby odstąpić od tego czytania. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyniku. (0 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 nie biorących udziału w głosowaniu). Zatem ten wniosek został przyjęty. I czy były poprawki? Nie było żadnych poprawek, więc głosujemy, proszę Państwa, druk wraz z autopoprawką, doręczoną Państwu i z pozytywną opinią autopoprawki. Zatem bardzo proszę, kto jest z Państwa radnych za przyjęciem uchwały według druku nr 1149. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan radny jeszcze zajmie głos dodatkowy, bardzo proszę. Proszę o podanie mi. Proszę Państwa, 31 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca, 0 nie biorąca w głosowaniu, zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta.